Znajdujemy się na łowisku Barzyna, łowisko licencyjne Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, gdzie w dniu dzisiejszym, 30 lipca, będą rozgrywane zawody prezesów kół i członków zarządu okręgu. Teren zawodów widzimy. Miejsce zbiórki. Komisja, okręgowa komisja rewizyjna. Czekaj, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. No, przyjechała ekipa mocno. Coraz więcej zawodników. Opiekun rejonu 6, Andrzej Szczęsny. 19. Tak, kolega Andrzeju, proszę się uśmiechnąć. Proszę się uśmiechnąć. Tak. Tak, zbliża się główna księgowa, minister finansów okręgu PZW w Katowicach. Dzień dobry. Tak, tanecznym krokiem. Cześć, Edziu. Kurde, macie. Dziękuję, że mi tak zdjęcia robisz od kurde odejść. Cześć. Witam. Szlabak będzie otwarty do kurde. Takie gazety. Cześć. Do naszej. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak, proszę bardzo. Cześć. Cześć. Do okręgu. Mam pytanie, czy wszyscy się zapisali? No bo chodzi o takie się... Kogo brakuje? No brakuje, ale ktoś się nie zapisał. Już się zadaje. Janek. Ja już jest. Ty się zapisałeś. Już jesteś zapisany. Ja wiem. Zjadłeś? To byś. Krzyżek zjadłeś. Ja tak czuł. No. Daj sobie, kurwa. Cześć, Piotr. Bo ciebie nie widzę, teraz się widzę. Cześć. Ty masz płatką tutaj. Płatką tutaj. Nie Krzyżek nie odchodził. Kół. No i oczywiście zastępców, którzy zastępują swoich prezesów. Witam serdecznie członków zarządu okręgu. Spotykamy się pierwszy raz w tej nowej kadencji. Myślę, że ta kadencja będzie lepsza. Na pewno będzie trudniejsza w każdym razie. Ale myślę, że ten zespół i wszyscy ci, którzy zostali wybrani w koła w okręgu, na pewno sobie dadzą radę. I myślę, że powinno nam się to bardzo dobrze udać. Proszę kolegów, czekaliśmy tu jeszcze na parę osób, ale niektórzy chorzy nie przybędą, w związku z czym uważam, że
powinniśmy rozpocząć w czasie. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam, życzę dobrych wyników. No i głos przekazuję głównemu sędziemu, czy głównej sędzinie Oli Kurzapa, która tutaj poprowadzi klasy, sędzia klasy krajowej, niedługo międzynarodowej. Witam serdecznie. Tak naprawdę to czuję się wyróżniona, że mogę tak ważne zawody podchować jako sędzia główny. Zrobiliśmy w ten sposób, że jeden zbiornik jest jednym sektorem, drugi jest drugim sektorem. Będzie tak po prostu łatwiej wszystko, żeby było jak najbardziej równo. Zawody trwają 3 godziny. 8:50 będzie sygnał do nęcenia. O 9:00 zaczynamy łowienie. 5 minut przed godziną 12:00 będzie sygnał. 5 minut do końca i o 12:00 kończymy zawody. Pomagać mi będą Karol Breskę i Heni Matuszewska. Sędzią sekretarzem jest Ryszard Syroka. Stanowiska może powie dokładnie, jak idą numery. Kolega Heniu, bo właśnie te stanowiska rozstawiał. Na tym brzegu od jedynki do tego. Od jedynki do jedenastki są przy tym, na tym brzegu do tego pawilonu. I to jest sektor A, tak? Ten będzie A. Potem dalej za tym zakrętem jest od dwunastki do tu do końca. Sektor B, trzciny i są szersze stanowiska, bo wiadomo, że trzcinach nikt nie będzie łowił. Tu się zaczyna jedynka, tam jest do 26 i na tym brzegu o 28 stanowiska. No bo tam tego brzegu, że po prostu nie wypadło.
Kolejność na przedstawienie klasyfikacji wyników tych zawodów. Myślę, że zawody były udane. Pogoda dopisała. W związku z czym gratuluję zwycięzcom już z góry i przekazuję głos głównej sędzinie, jego ogłosi wyniki. Ale problem nie, jak to Bitka prowadzi, jak to powiedzieć? No, może by zmieniła zmienię. A więc tak, dzisiaj w dzisiejszych zawodach miejsce pierwsze zdają Koselarz Ryszard. 9880. I tu do mnie. Jeszcze raz tutaj zapraszamy do kolegi do podpisu. Jedynie nagroda, która jest oznaczona jako los, ten wideorejestrator. Numer nagrody. Nie bierzecie teraz nagroda, ale będzie rozmowa. Miejsce drugie w dzisiejszych zawodach. Nocuń Kładzinski. No, brawo! Wodek, nagroda się będzie. I tu do mnie. Kowalski Marian. Wodek! Ej! Wodek! Dwa punkty sektorowe, 3685. Gratuluję. Miejsce piąte. Rolka Mariusz. 3 punkty. Radzionków Północ. Weź tą flaszkę wyjść. Wiesz i nie gadaj. Co? Mariusz, flaszkę wejść. Miejsce szóste. 3380. No tak się udało, prezesie. Ryba cię ugryzła? Sektorowe 2870. Proszę, Gerard, brawo. Gerard, odśmiechnij się. O, Kazi! Kazi, to słabo dzisiaj. Słabo, starał się. Bywało lepiej, nie? Bywało lepiej. Miejsce 10. Kaczkiewicz Józef. 2630. Brawo, Józef.
Chyba remont ma w domu. Co? Wiertarkę nie uwigilowa remont w domu. Miejsce 11. Żurek z Pigniew. Brawo! Brawo! Znaczy nie remontuję, ale mi się taki przyłączył. Miejsce 12. Olszewski Janusz, 2400. Dobra, ustawiam się. Janusz, czasem jest za słabo. Zel Krzysztof, 2408. Do samochodu organizm. Nie, no my